Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Tainted Grail The Fall of Avalon. No i co, kontynuujemy naszą przygodę. Idziemy do druida na dół, zobaczymy co on tam ciekawego dla nas przygotuje. A tak naprawdę co on nam powie, bo to jest ważniejsze w sumie. Którędy tu było zejście? Poczekajcie, bo jakoś tu się schodziło. A, tędy. O, tu w ogóle jakiś trup leży, WTF. Mikstura many. No to nice. Zawsze to jakaś podka for free. Choć tak naprawdę te mikstury many mi są w tej grze w ogóle niepotrzebne. Jakby biorąc pod uwagę ile ich mamy i użyliśmy, nie wiem, jedną może? Maksymalnie jedną, nie? Maksymalnie jedną podkę jak many żeśmy użyli, to naprawdę jest bardzo dobry wynik. Jestem ciekaw, czy on tutaj w ogóle będzie. Czy on jest na Kromlechu nadal? Ale nie, chyba jest, bo widzę, że coś tam się rusza. Yo, 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 brother, brother, yo, yo. Słuchaj, potrzebuję pomocy. The mysterious illness, you say? Oh, I think you've caught my attention. Go on. What are the symptoms? Częsta i wyczerpująca biegunka, czerwony nos, skóra pożółkła i plamista. Oh, that's it. Oh, let me guess. Your patient drinks alcohol like it's water, and when it makes him feel sick, he drinks some more to ease the effects. Tak. Ugh, how terribly dull. And to think I was hoping for a stimulating afternoon. Should have known better. He needs to stop drinking. There. That's your cure. To wszystko? Myślę, że sprawdziłoby się bardziej jakieś magiczne rozwiązanie. Everyone always does. They think that just because you command the elements, you can snap your fingers and every problem will solve itself. No, dokładnie. When it doesn't, you're blamed for everything that is wrong with this world, and it only goes downhill from there. No dobra, no. No dzięki za pomoc. I have a busy schedule. No i co teraz? A, do Herbera musimy wrócić. No dobra, to ja się już tu tepnę. Nie chce mi się biegać. Mamy możliwość teleportacji, to wiadomo, że lepiej z niej korzystać, prawda? Jakby po co, no, marnować czas tak naprawdę na bieganie jakieś. No i pogadajmy z Heberem. No jestem ciekaw, co on nam powie, ale no co on nam może powiedzieć? No nic pewnie powie. A, no dobra, to idź mu powiedzieć, że przestał pić. No i pójdziemy, powiemy, a tamten powie nie. No i koniec z misji. Oto alkoholik. Heber. You do? Then don't keep me waiting. This could be a breakthrough. Musi przestać pić. Why? What does that have to do with anything? In fact, alcohol is known to have purifying properties when applied to wounds, for example. So it should be helping with whatever is wrong with him. Tak, ale niekontrolowane picie prowadzi do choroby. Nie jestem medykiem, powtarzam tylko to, co mi powiedziano. Tak. Interesting. Now that I think about it, it makes sense. It does put the body into imbalance, causing vomiting and headaches next day. And the erratic behavior. Maybe it has an effect on the mind, too. Fascinating. Anyway, I'm afraid there's nothing that could make old Goban give up the booze. I don't think I've ever seen him sober, and I've been here a while now. Właśnie tego się obawiałem. You should talk to Durar. Maybe he'll have an idea for how to talk some sense into his old man. And one more thing. May I ask, where did you get the information about the cure? Wędrowny medyk. Druid mi powiedział. You found a druid? A real live druid? Where is he? You have to tell me everything. Przykro mi, nie mogę. Ah, I understand. You don't want to put him at risk. That's admirable. Thank you. And good luck with Goban. You're going to need it. A, dzięki, no. Domyślam się. Dzięki, stary, domyślam się, no. Znaczy, ja wiem, mówię, ja wiem, jak to się skończy, nie? To się skończy po prostu tak, że my tam pójdziemy, zapytamy, znaczy pogadamy z nim, powiemy mu, że hej, hej, twoje problemy są przez alkohol, a on nam powie, hej, hej, chuj mnie to obchodzi, kim ty w ogóle jesteś, wypierdalaj. Mniej więcej tak to będzie wyglądało. Tak, no nie ma się co oszukiwać. Nie ma się co oszukiwać. No ale dobra, pójdźmy do tego jego syna najpierw. Zobaczymy, co on na to. No, hop, hop, kurna, dobra, muszę, no, no puść mnie.
No i idziemy. Witam pana serdecznie. Chodzi o twojego ojca. Fish would sooner start barking. Ned, you serious? No. Nic innego nie pomoże, rozmawiam z pustelnikiem, który wie jak wyleczyć tę przypadłość. Alkohol wyniszcza jego ciało. Maybe you're right. Maybe the old man needs to stop guzzling so much booze. But if that's the case, then there's no helping him. Because he just won't stop. Damn bastard. I'll tell Heber there's no sense in preparing any more herbs. If it's about alcohol, there's no point wasting any more of his time. Już myślałem, że powiedział, że tam jest napisane powiedz Herberowi, to by mnie szlak trafił. Myślę, że powinieneś porozmawiać z ojcem. Aye, sure. As soon as I get a permit to go down to the village. But it will end the same way as usual. We'll scream at each other and then go our separate ways. Until the next time. Yeah. Well, you have to get back to work. Thanks for your help. Nie ma sprawy. No i dobra, no i mamy misyjkę skończoną. Czyste poranki są done. No i co nam zostało w sumie? No została nam tylko ta przeklęta świątynia. Ta przeklęta świątynia, ale ta starodawna jaskinia jeszcze jest. Więc pójdźmy tam. O, jest problem. Nie, ogniożer, spadaj. O właśnie, dobra. Właśnie tego się obawiałem, że wybuchnie mi na ryjcu. Co to jest? A, tutaj krzew. Jezu, o niedźwiedź. Nie wiem, czy miałem upolować niedźwiedzia, czy nie. Dobra, niedźwiedź, bo mnie zdenerwowałeś już. Dawaj, uderz mnie. Albo i nie. O jest, ale te ciała lecą pięknie tu. Dobra, strzały się przydadzą, to się przyda. No i co, wchodzimy, nie? To być to będzie. Ciekawe swoją drogą, co tutaj nas czeka. Muzyka ucichła. Dźwięki ucichły. Tu drewniane drzwi są. Oho. O, jestem ciekaw, co tu będzie. Na razie trupojady widzę. Więc trupojady to tam sobie wystrzelamy jednym hitem. Dobra, są dwa różne wyjścia. Więc trzeba się zastanowić, którym najpierw. Tylko sobie pozbierajmy. Kill off nie. Air git. To weźmy. To może tędy pójdźmy już. O, nie umarły. A jednak umarły. Dobra. I kolejne trupy. Dosłownie. No to jest za miejscówka, ty. Dobra, dużo tutaj wszystkiego jest. Jednak pójdę najpierw tamtą stroną. Bo jak tak widzę, że tutaj jest tyle przejść, to oznacza, że z tamtej strony albo było przejście tutaj, albo była jakaś taka droga, która się kończyła i nie prowadziła donikąd. Więc może pójdźmy najpierw... O Jezus, trafię dzisiaj? Tak sobie myślę, że nie ma sensu się z nimi bić ogólnie. Tylko faktycznie ich z łuku delikatnie, pyk pyk. I po problemie. Bo inaczej to wiecie, to szkoda czasu, żeby się z nimi bić po prostu. Jak mogę to zrobić tak. I faktycznie ich wybijam one hitem. Ty, ale w sumie to trafimy do tego samego miejsca. Tylko tutaj jakby troszeczkę dłuższą drogą. A co? Ja mogę się tu przespać? Aha. To zajebiście. Jestem ciekaw, w jakiej pozycji on spał. Szkoda, że nie ma tutaj animacji, jak on się kładzie na łóżko. To by było dobre. Piękna Lilianna i lubieżna Markiza. Nic ciekawego. O upadku bogów. Autor anonim. Dobra.
Tutaj przeczytacie, jak będziecie chcieli. Tutaj jeszcze jakieś księgi też są. Ale to już jakieś no-name'owe były. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Jakieś stoły alchemiczne. Na pewno dużo wszystkiego. Laboratoria. Tu ewidentnie urzęduje jakiś alchemik. Albo urzędował, bo to też może tak być. Już nie urzęduje. No i dobra, tylko teraz tak. Tutaj raczej powinniśmy iść docelowo. Więc idziemy tu. O kurwa, nie trafiłem. Dobra. Drupojady to jest... Naprawdę, szkoda na to się męczyć. Chciałem nawet o tym gadać, tak szczerze mówiąc. Bo to taki one-tap jest, że serio. Dobra, tu jakaś skrzyneczka jest. Mandragora, Tojad, złamana strzała. A to złamana strzała to moja akurat. Dobra. Korzeń łopianu. Mięska nie mogę podnieść, no to git git. No idźmy dalej. Ale tu wygląda, jakby coś się miało wydarzyć. Tylko kurna pytanie, co? Na dole na pewno są trupy chodzące. Pytanie, co jest na wprost? A, tutaj na wprost nic nie ma. W sensie nie ma żadnego przejścia ani nic. Kurwa, wziąłem tą siekierę. Że ona mi niepotrzebna jest, więc... Dobra, zejdźmy sobie na dół w takim razie. Coś tu jest, oprócz tego, że są trupy chodzące? Jakby to, że są nieumarli, to umówmy się, nie robi na nikim już chyba wrażenia, co? Nie pierwszy i nie ostatni nie umarły. A tu jest jakaś kapliczka. To wygląda ciekawie. Dobra, nieumarłych wybiliśmy. Bo tu nic innego nie ma, tylko... A tam jest jeszcze przejście. Ale na tej kaplicy nic nie można zrobić. A może da się... To takie oko na świat miało być, czy co? Ciekawe. Fajnie by było, jakby więcej wyjaśnień było trochę w tej grze. O kurwa. O kurna. Gdzie ja jestem? O kurna, ale to ma klimat. O o. Szlak. Ale aż mnie ścina! Co jest? Dobra, ale po tyle jak bijecie, to ja się tam nie przejmuję niczym. Co to jest za miejscówka? To jest jakaś próba, czy co? Dobra, na spokojnie. Tylko trzeba to na pewno robić tymi małymi ostrzami. O kurwa! O kurwa, co to? Jakiś boss jest? Chciałem mu tu ręce poobcinać. Mgielec! O, jest mgielec! Ty, ale ja mu tyle... Naprawdę? Ja mu tyle damage'a one hitem zadałem? Dobra, na spokojnie. Ale mocne to jest, ty! Ja myślałem, że mgielca to my znajdziemy tam w tej mgle, a nie tutaj. Dobra, ale wiem, że nie ma sensu go bić, tylko trzeba do niego po prostu strzelać. Ale jaki bydlok w ogóle, co? Dobra, teraz mu raczej nie zadamy damage'a. Ale szczerze, to nie jest jakiś trudny. Myślę, jak tak patrzę, kto go tu chroni, to on przywołuje. O dobra, dobra, ja żartowałem! Ja żartowałem! Czemu ja zawsze jak coś powiem, to zaraz się okazuje, że jednak jest problem. Wow, 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 panie mgielec. Pan to chyba delikutacznie przesadza, co? Dobra, on nie jest mocny, jeśli chodzi o wytrzymałość,
Ale jest mocny. O, mam go! Ale był mocny, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o damage. O kurwa, ale mam. Ej, powiem wam szczerze, że mam ciary, nie? Mam ciary, dosłownie. To było tak zajebiste. W sensie, według mnie ta walka powinna być dużo dłuższa, nie? I jakby trochę bardziej rozciągnięta w czasie. Bo była mega krótka. Ale umówmy się. Mam naprawdę ciary, nie? Aż mam gęsią skórę. Co jest? Ej, dawno żadna gra mnie nie przyprawiła o ciary. Fajne. Mega fajne. No jeśli więcej by dodali takich smaczków, to serio, kurna, ta gra jest warta każdych pieniędzy. Tylko brakuje tego, właśnie takich mini bossów, bossów gdzieś tam po drodze. To są rzeczy, których brakuje, nie? Oj, wyrzuciło nas to miejsce, gdzie zaczynaliśmy. O proszę. O proszę. A to ciekawostka. No dobra, pokonaliśmy Mgielca, więc możemy się udać tam i pogadać. Bo nie pamiętam, z którym to trzeba było gadać. O, ale pomidorki też odrosły, nice. A z nim, Herof, zabiłem Mgielca. The runes were speaking truth. A stray defeated the one who whispers in the mist. You're not a Delarita, but you have Thero's respect. That's something not everyone can do. But you've proven that you're not everyone. Dziękuję. Though Therov is angry that you killed him. Jesteś zły, bo zrobiłem to, co mnie prosiłeś? Therov never asked for anything. The Stray asked about Mistbearers, so I answered, as honor demands. That you caught the prey before Therov, I have to live with. Ugh, there would have been a lot of talk about it in Feud. That's what Therov is angry about. No, trudno, no. Trudno. No ale mam nadzieję, że finalnie jesteś zadowolony, że gość nie żyje, no. Hmm. Honor demands that Therov share his knowledge during a hunt. I could see in your eyes that you're going to try. I was ready to tell you everything I knew. I did the right thing. I've gained Mater's favor. That means a lot. Co zrobisz z tym, co ci przyniosłem? That's a lot of good you've brought me. Well, a good craftsman would have made solid armor, but we don't have any here. Son of a... Don't you listen to Therov? You ever seen his bare arse? He glows in the dark. But that's what magic does to you, damn food filth. Ulfur, the Rantius dogs always bark the loudest. What was that, you sparkly whelp? Oi, będzie Soluba. The food is an insult to the Dalariata. Finally, we agree on something. Daj dziwno latarnia. Weź to, przyda ci się. You made the right choice. Therav has always known the Stray is wise. There's something here for you, too. In Feud, we reward courage and smart thinking. Palące płomienie. No dobra. No dobra, go. Dzięki. Bring glory to your ancestors. Therov will be waiting. Git, git, git. Git, git, git. Dobra, jeszcze sobie rozdajmy punkty. Cały jeden nam wpadł za to. Może w siłę sobie pójdźmy tym razem. A, i jeszcze punkt tutaj mamy do rozdania. Dobra, czyli tu. I. Oszłomieni wrogowie, silne ataki zadają, ale pochłaniałem 10 many. O, może to sobie wezmę tym razem. Może to sobie weźmy tym razem. Z nim nie mamy co rozmawiać. Natomiast słuchajcie, skończymy sobie ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i oczywiście zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Zachęcam też do wspierania go, przycisk wesprzyj. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!